Rozdział 25 Księgi Mojżeszowej, komentarz Charlesa Henry'ego McIntosha. Różnice w walce przeciwko różnym miastom. Zakończenie 20 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej zawiera zasady, którymi Izrael winien był kierować się w prowadzeniu wojny. Izraelici mieli rozróżniać między odległymi miastami a miastami siedmiu osądzonych narodów. Tym pierwszym mieli najpierw zaproponować pokój, podczas gdy z drugimi nie wolno im było zawierać układów. Wersety od 10 do 15 rozdziału 25 Księgi Mojżeszowej. Izrael nie miał wyrżnąć wszystkich bezwzględnie w pień. Jeżeli jakieś miasto było gotowe przyjąć zaoferowany pokój, miało przywilej, by stać się hołdownikiem ludu Bożego. Jeżeli nie przyjęło warunków pokoju, Izrael miał oszczędzić wszystko, co w jakikolwiek sposób mogło się im przydać. Są rzeczy naturalne i ziemskie, które mogą być użytkowane dla Boga, gdy zostaną poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. 1 Tymoteusza 4 rozdział. Pismo napomina nas, abyśmy zyskiwali sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Abyśmy, gdy życie nasze dobiegnie końca, zostali przyjęci do wiecznych przybytków. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, 9 werset. To ma powiedzieć nam, że chrześcijanin powinien wiernie i sumiennie obchodzić się z powierzonym mu majątkiem dla dobra ubogich, dla pracowników w dziele pańskim i tym podobne. W ten sposób jego dobytek, zamiast zniszczyć w jego rękach lub niczym rdza przylgnąć do jego duszy, szeroko otworzy mu wejście do wiekuistego królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Drugi list Piotra, 1 rozdział, 11 werset. Przytoczone miejsce z Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, 9 werset, przysparza niejednemu trudności w zrozumieniu, ale udzielona w nim lekcja nie jest w zasadzie trudna. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, zawiera podobne zalecenie. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie udzielili i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Wersety 17 do 19 pierwszego listu do Tymoteusza, rozdziału 6. Żywot prawdziwy to życie dla Chrystusa, życie w świetle wieczności, używanie wszystkiego, co posiadamy, ku chwale Bożej, ze wzrokiem skierowanym ku wiecznym przybytkom. To i jedynie to jest prawdziwym życiem. Również najmniejsza rzecz, którą spożytkowaliśmy dla Chrystusa, nie zostanie zapomniana w owym przyszłym dniu. Chociaż myśl o tym z pewnością nie jest naszym naczelnym motywem, to jednak może nas zachęcać, abyśmy wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, postawili do dyspozycji naszego Zbawiciela. Ostatnie wersety naszego rozdziału 25 Księgi Mojżeszowej pokazują nam w ujmujący sposób, jak Bóg troszczy się nawet o najmniej znaczące rzeczy i zwraca uwagę na to, aby nic niepotrzebnie nie poszło na straty. Werset 19 do 20 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej.